Zgodnie z przepisami czwartej już wersji ustawy zwanej tarczą antykryzysową, osoby starające się o pomoc mogą nadsyłać wnioski do ZUS tylko drogą elektroniczną. Elektroniczne wnioski pomagają uniknąć błędów, a system nie pozwala na przesłanie niekompletnego dokumentu. Po zmianach w tarczy antykryzysowej 4.0 wszystkie wnioski tarczowe składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą mieć postać elektroniczną. To znaczy będzie je można złożyć wyłącznie przez internet za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS. Chodzi m.in. o wniosek o zwolnienie ze składek, czy o świadczenie postojowe, albo kontynuację świadczenia postojowego. Do złożenia wniosku będzie potrzebne zarejestrowane konto na platformie usług elektronicznych ZUS. Jeśli ktoś takiego konta jeszcze nie ma, to zachęcamy do zajścia do naszych placówek, gdzie nasi pracownicy pomogą w rejestracji. Oczywiście można zarejestrować się w PUE samodzielnie, używając do tego profilu zaufanego ePUAP albo bankowości elektronicznej, bo kilka banków umożliwia taką usługę. Do tej pory do ZUS w województwie lubelskim trafiło kilkadziesiąt tysięcy wniosków o zwolnienia ze składek i świadczenia postojowe. Na ten moment zrealizowaliśmy wsparcie z tarczy antykryzysowej na kwotę prawie 600 milionów złotych. Wciąż można składać wnioski m.in. o świadczenie opiekuńcze na dziecko, które zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów zostało przedłużone do 12 lipca.